A teraz coś z droższej półki, ale za to. Centrum Gandhi. 150 metrów kwadratowych. 4 sypialnie, salon, 2 łazienki, kuchnia. W bardzo dobrym stanie. Pierwsze piętro, taras wewnętrzny. Ktoś tutaj tylko zrobił jeden błąd, bo zabudował balkon. Można to otworzyć z powrotem lub na lato mieć to wszystko pootwierane. Jest tak, jakby balkon. Jest to bardzo bliziutko, dosłownie jedna przecznica od placu Olimpika. Duże, duże pokoje, duży salon. To jest tutaj ważne. No i cena nie jest mała. Te mieszkanie kosztuje 85 tysięcy. Jest winda, jest podjazd dla osób z wózkiem inwalidzkim. To jest bardzo ważne. Kuchnia, wstawić tylko kuchenkę. Idziemy dalej. No, przestronne to jest. Kolejny pokój, spory. Tu jest mini patio. Ono do niczego nam nie będzie służyło. Druga łazienka z kabiną prysznicową. Kolejna sypialnia. Też duża. To jest takie mieszkanie dla wymagających, naprawdę bardzo duże. To jest duże. To jeszcze mamy własny duży taras, do którego właśnie idę. Ten taras jest przynależny tylko do tego mieszkania. I jeszcze do tego tarasu należy trastero, czyli pomieszczonko. Można dowolnie je wykorzystać, czy na jakiś warsztacik, coś drobnego. I tu jest jeszcze stara pralnia, gdzie możemy sobie osobno podłączyć pralkę, czy mieć tu dodatkową lodówkę. I w takim mieszkaniu spokojnie może sobie 10 osób mieszkać. Można negocjować, zapraszam do zapytań. 85 tysięcy. pedro68@tlen.pl. A tak wygląda to mieszkanie za 85 tysięcy z zewnątrz. Klatka. Mamy windę. I przykładowo, jak ktoś ma w rodzinie osobę niepełnosprawną na wózku, to sobie tu jedzie windą do góry, a tu jest już specjalne urządzenie, które można sobie wjechać z dołu. Klatka czyściutka, zadbana. Bardzo ciekawa oferta. I centrum Gandhi.